Jakim tatą był Zbigniew Wodecki? Tatą był fajnym, bo wydaje mi się, że sam fakt, że był bardzo młodziutki, jak urodziły się dzieci, to chyba nie pozwoliło mu na to, żeby być tak zwanym tatą, takim co to na kolanka, pogłaszcze i tak dalej. Oczywiście, że był czuły i fajny, natomiast wiesz co, myśmy mieli dwa obrazy taty w jednym. Jeden był totalnie piedestałowy, to znaczy jak mój tata wracał po koncertach do domu, to moja mama zawsze robiła kolacyjkę. Wszyscy wychodzili, to z reguły była pierwsza w nocy albo druga w nocy. I myśmy się witali, jak pozostawali albo nie. Ta kolacyjka była istotna, bo tam mama stała na rzęsach w tamtych czasach, żeby tata odpoczął i żeby dostał. Zresztą tata bardzo lubił wracać do domu, nie śpiąc w hotelach, na te swoje kolacyjki i na te domowe obiadki, bo jak Państwo zapewne wiedzą, bo to w każdym artykule chyba z tatą i z każdym wywiadzie, rosołek był najważniejszy. Domowy. Jaki obraz taty masz w głowie z tych właśnie lat dziecinnych, dorastania? Taka pierwsza klatka, która przychodzi Ci na myśl. No chyba wydaje mi się, że najbardziej taki towarzyski, uśmiechnięty, zrelaksowany w domu, zawsze jakoś tak w domu jednak, bo w dorosłym życiu to już raczej w winiarach u nas na wsi, gdzie tam chodzi po gra na skrzypcach albo gra na trąbce. Natomiast z dzieciństwa to rzeczywiście dom. No, to chyba to wszystko, co tam mama organizowała, to się działo, przychodzili znajomi, te pokoje były pełne, myśmy byli mali, dzieci, zresztą notabene przyjaciół taty, czyli Andrzeja Załuchy, Agnieszka, Andrzeja Mleczko, Ewa. No myśmy się wszyscy gdzieś kotłowali w takiej bardzo fajnej atmosferze. Mama tam pichciła takie jedno danie dla wszystkich i oni się po prostu świetnie bawili. I to jest takie, ja nie umiem powiedzieć, że widzę tatę stoi tata, tylko po prostu taką atmosferę całą, którą wprowadzał i on, i jego przyjaciele, i moja mama, taką bardzo fajną domową aurę. Dużo masz w sobie z taty? Zaczerpnęłaś jakieś jego cechy? Ale czy ja mogę odpowiedzieć na takie pytanie? Myślę, że możesz, bo może ludzie Ci mówią, że widzą u Was jakieś podobieństwo. Tak. Rzeczywiście niektórzy przyjaciele taty co jakiś czas, łapiąc się podczas spotkania, rozmowy, czy razem tak co jakiś czas mówią, tak by powiedział Zbyszek, albo o tak, tego tak by się zachował, no tak się śmiejesz. Tak, no tak się, rzeczywiście takie rzeczy pojawiają. Ja oczywiście jestem z tego bardzo dumna, bo mój tata miał niezwykle taką ciepłą, fajną, słoneczną osobowość, więc ja się dość długo uczyłam dystansu do życia. On był wzorem, który też pewnie swoje przeszedł i wiele emocji, wiele wrażeń i w ogóle wszystkiego się w życiu dowiedział na swój sposób, ale nauczył się dystansu do życia i gdzieś nam to wszystkim oddawał. Kiedy ja i publiczność słyszymy Zbigniew Wodecki, to mamy przed oczami artystę pomnik, człowieka pomnik. Mm. A czy miał Zbigniew Wodecki jakieś swoje ciemniejsze strony? No wiesz, no na pewno, teraz wracam do perspektywy dziecka, na pewno życie z muzykiem i to wybitnym, z absolutnym słuchem w domu, gdzie dzieci postanowiły iść do szkoły muzycznej, no to pokazuje ciemne strony, tak? Tata nie znosił, jak ćwiczyliśmy. Był za młodu dość, nie chcę powiedzieć choleryczny, ale był wybuchowy, był niechętny na to, żeby nas uczyć. Więc raczej wychodził. Nie podobało mu się, jak fałszowaliśmy. Oczywiście, że takie ciemne strony. Ja myślę, że jak tata znajdował się w jakichś swoich momentach w życiu, które były dla niego stresujące, na pewno, kiedy miał taki gorszy okres, kiedy jakby niedoceniona została muzyka, którą stworzył i niezauważona przez te rzesze, które cały czas chciały pszczółkę Maję, a przecież on tworzył przepiękne kompozycje, dużo więcej, ja to teraz oczywiście wyciągam, no ale to on był niedoceniony, tak, więc on tego nie przeżył, to myślę, że te frustracje przenosił na dom, bo nie ma innej możliwości, no myśmy nie brali tego tak bardzo do siebie, bo życie to jest życie, bo są momenty fajne i gorsze. I to życie u nas było naturalne, więc było zapewne pełne również aferek i różnych małych dramatów, większych dramatów. No ale na tym polega chyba życie w rodzinie. Mhm.
Tata odszedł 7 lat temu. Czy kiedykolwiek później odczuwałaś jego obecność? Być może w jakichś znakach albo snach? Różnie to bywa. No nie opowiem ci o znakach, które rzeczywiście cały czas odbieramy. I to nie tylko ja, ale też ludzie związani emocjonalnie z tatą. I nawet nie tylko oni, bo publiczność i pani, którzy z nami przyjeżdżają na festiwal, są na wszystkich koncertach, tak. Opowiadają ci o tym. Tak, tak, że czują tą obecność. No my oczywiście, że czujemy obecność. Nie ma takiej sytuacji, żeby w Krakowie, w domu moim czy moich rodziców, gdzie się wszyscy spotykaliśmy na kolacjach, żeby nie mieć tych fleszy cały czas, prawda? Tata był znakomitym dziadkiem, więc ja mam po prostu kupę, moja mała córeczka dostała aparat fotograficzny, notabene od dziadka. I ona robiła te wszystkie zdjęcia. No, czasem wychodziły nogi, a czasem wychodziły twarze. I dla mnie no, ta obecność jest silna, jest zawsze, jest w moich dzieciach, jest w jego muzyce, jest... No ja rzeczywiście kontynuuję festiwal Wodecki Twist, który jest poświęcony tacie i tak naprawdę muzyce. A jak się okazało, nie tylko muzyce, bo okazało się, że wielu fajnym ludziom, fajnej energii słonecznej i tą obecność mamy. Mhm. Piękna forma przedłużenia pamięci, żeby zrobić festiwal poświęcony twórczości taty. Dla nas to jest wspaniały moment, by faktycznie uczcić jego całą twórczość. Ale to jest ciężki kawałek chleba, żeby doprowadzić każdą edycję do końca? Wiesz co, na początku, bo to też są dwa bieguny odczuć i myślenia. Dla mnie sama realizacja i stworzenie festiwalu i prowadzenie fundacji rodzinnej w imieniu całej naszej rodziny było bardzo ciężkim kawałkiem chleba, tak? Bo, no bo to wszystko było za świeże, zresztą świeże jest dalej tak naprawdę, ale pewne... Ja uważam, że dla mnie stworzenie festiwalu było formą terapii. I ta terapia się rozwinęła, okazało się, że to jest potrzebne, bo okazało się, że to nie jest tylko moja terapia, to jest terapia fanów, to jest terapia przyjaciół. Po prostu wszyscy się spotykamy po to, żeby, no i teraz będę miała dreszcze, żeby tak jak powiedziałeś, to nie chodzi o piosenki, to chodzi o całą obecność. I ten festiwal się przekuł w jakąś nową historię, tak? My nie przyjeżdżamy słuchać muzyki, tak jak niektóre festiwale, że fajne zespoły przyjeżdżają, fajną muzykę grają. My tak naprawdę przyjeżdżamy do Zbyszka, do Krakowa. I to jest fajne i to uważam za jakiś tam drobny sukces i wkład z mojej strony w takie dziedzictwo Zbyszka Wodeckiego. Co najpiękniejszego zostawił tata po sobie w tobie? Chęć do życia, cieszenie się z małych rzeczy. Ten rosół? Chyba tak.